Otwieram posiedzenie Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w trzecim Wydziale Rodzinnym w składzie tu obecnym. Jako pierwsza rozpoznana będzie sprawa z wokandy o pozbawienie władzy rodzicielskiej. Marta bardzo się wyciszyła po śmierci mamy. Nie chciała jeść. Nie chciała bawić się z innymi dziećmi. Ja próbowałam z nią rozmawiać, ale to nic nie dawało. Bardzo często też płakała. Jestem tutaj. Mama, gdzie ona jest? No przecież wiesz. Czy to dlatego, że byłam niegrzeczna? Nie. Dlatego, że ty byłeś niegrzeczny. Może nie. Co jak jej zapomnę? Zapomnę, jak pochniała. Nie zapomnisz nigdy. Poczekaj. Pewnego dnia zauważyłam Marty poprawę. Nawet zaczęła się uśmiechać. Czy ta poprawa nastąpiła z dnia na dzień? Może nie całkowita poprawa, ale na pewno to był duży skok naprzód. Tak. Poprzedniego dnia była smutna, osowiała, jak przez cały okres po śmierci mamy. A następnego... była spokojniejsza. Co się dzieje? Dlaczego nie śpisz? Co? Nie chcesz go już? Nie ma w nim mamy.
Zamknij oczy. Wyobraź sobie, że mama cię przytula. Mama głaskała mnie po głowie. Ja nie wiedziałem, co robić. Było mi ciężko. Że to jakoś tak samo zaczęło wychodzić. Sweter przypominał ją, Marta się uspokajała, przestała się budzić w nocy płacząc. Ja chciałem, żeby była szczęśliwa, żeby... Ja nie jestem żadnym zboczeńcem, nigdy nie zrobiłbym niczego. Sweter do cholery jej pomagał, wszystko inne też. Przecież to robiłem dla niej, no. Tato, mogę? No, jeszcze chwila. Tato, już? Chwila! No, tato! No, dobra, chodź. Dzisiaj są urodziny mamy. Pomyślałem sobie, że możemy się tak pobawić, że mama jest cały czas z nami razem. Przesadziłem, prawda? Nie. Ładnie ci w tej sukience. W której jest ręce? A nie, bo w tej. No. Albo w ręku. Albo w nosie. A, to jest w ręku. Ja to widzę. A nie widzę. Chodź, układamy. Co teraz? Poczekaj. Dzień dobry. Dziękuję. Chcesz włosy? Shirley MacLaine. Kocham cię, mamo. Ja ciebie też. Przyjdziesz kiedyś jeszcze? Może. Jeśli tego będziesz bardzo chciała.
Zaistniała sytuacja nie jest normalna i nie prowadzi do prawidłowego rozwoju dziecka, które może mieć w przyszłości przede wszystkim problemy ze stworzeniem funkcjonalnego związku, a także może wpłynąć bezpośrednio na jej tożsamość, nie wspominając o degradacjach płciowych, jakie mogą zachodzić w umyśle Marty wraz z wiekiem. Nie wyjdziesz z kuchni, dopóki tego nie zjesz. Pani w szkole też powiedziała, że dzisiaj nic nie zjadłaś. I co robisz z tym? Masz to zjeść, czy ci się to podoba, czy nie? Ale ja nie lubię takich. Miały być czekoladowe. A te jakie są? Cynamonowe. Mama wiedziała, że ich nie lubię. Ty się mamą nie zasłania. Nic innego w domu nie ma do jedzenia i masz to zjeść, koniec dyskusji. Koniec dyskusji! Co się stało, kochanie? Dlaczego nie jesz? Bo tata kupił cynamonowe. Ale wiesz, tata nie wie, co ty chcesz, co ty lubisz. Musisz mu powiedzieć wcześniej. Jemu teraz jest ciężko, wiesz? A w szkole czemu nie zjadłeś? Bo na śniadanie był ryż z cynamonem i jabłkami, a do obiadu napluł mi Kamil. Ogólnie mi to kuczało. Na co miałabyś teraz ochotę? Bo wiesz, tata mi powiedział, że w domu nie ma nic innego. Znowu nie zdążył zrobić zakupów. Może zamówimy coś? Pizzę? Twoją ulubioną? Z szynką i serem. A te wstrętne płatki niech sobie tata sam zje. To właśnie. Dwuznaczne, a zarazem wątpliwe etycznie praktyki rodzicielskie pozwanego podważają w mojej opinii gotowość do dalszego pełnienia funkcji wychowawczych. Ponadto pozwany powinien poddać się badaniom psychiatrycznym w celu ustalenia, czy źródłem zachowań nie są zaburzenia o charakterze dewiacyjnym. Dzień dobry. Jesteśmy z pomocy społecznej. Chcieliśmy z panem porozmawiać. Proszę wstać.
Odczytam postanowienie sądu. Na posiedzeniu Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w 3 Wydziale Rodzinnym w sprawie o pozbawienie władzy rodzicielskiej.